Dzień dobry, witam bardzo pięknie na ostatnich w tym roku szkolnym zajęciach online z gitary basowej. Zbliżają się wakacje, czeka nas krótka, zasłużona przerwa i wypoczynek w pracy. Dlatego chciałbym na dzisiejszych zajęciach już w taki pewien sposób podsumować to, co próbowaliśmy tutaj sobie przez ostatnie tygodnie zrobić, czego próbowałem Was na gitarze basowej nauczyć. No i dzisiaj będzie to takie jakby podsumowanie w pigułce tego, co było. Otóż gitara basowa jest to instrument strunowy, instrument, który swoją rolę spełnia głównie w zespołach jako instrument rytmiczny, ale również jako instrument, który trzyma podstawę harmoniczną. Basista zatem musi ściśle współpracować z perkusistą, jak również dokładnie słuchać instrumentów harmonicznych pianina czy gitary. Na gitarze basowej mamy różne techniki gry, o tych technikach mówiliśmy sobie. Pierwszą, najistotniejszą jest granie palcami, jest to 90% gry na basie. Obojętnie, czy jest to granie typowo podkładowe, sekcyjne, czy granie solowe. Drugą techniką, o której sobie rozmawialiśmy, było klangowanie, czyli uderzanie kciukiem i szarpanie. Połączenie tych dwóch technik daje ciekawe efekty właśnie akustyczne. Następnie troszeczkę sobie rozmawialiśmy na temat gatunków muzycznych. Mówiliśmy sobie o interwałach. Interwały, przypomnę, są to odległości między dźwiękami. Poznaliśmy głównie kwartę i kwintę w różnych stylach. Poznaliśmy różnego rodzaju wartości rytmiczne, poznaliśmy style grania podkładowego, czyli najprostsze granie pod stopę, granie ósemeczkami. Natomiast na naszych dwóch ostatnich lekcjach skupiłem się jeszcze nad podstawami takimi teoretycznymi z harmonii. Poznaliśmy gamę C-dur oraz pentatonikę durową. W międzyczasie również omówiliśmy sobie dwa takie fajne smaczki basowe. Pierwszym jest glissando, czyli ślizganie się po gryfie po wszystkich odległościach. Drugim jest legato, czyli płynne łączenie dwóch dźwięków, czy to w graniu palcami, czy w klangowaniu. Były sprawy właśnie, które chciałbym, abyście Państwo zapamiętali z tych naszych lekcji online. Cieszę się, że taka propozycja mogła zaistnieć, chociaż zdaję sobie sprawę, że najbardziej wartościowymi lekcjami są te bezpośrednie z instruktorem. Mam nadzieję, że jesienią będą one już możliwe. No i zdaję sobie również sprawę, że gitara basowa jest instrumentem zespołowym. Basista lubi mieć kolegów, basista lubi mieć przyjaciół, z którymi gra w zespołach. Dlatego, kiedy będzie już to bezpieczne, kiedy będzie to możliwe, zachęcam do tego, aby amatorzy gitary basowej szukali sobie składów, szukali towarzystwa do grania, ponieważ to granie właśnie z ludźmi daje największą satysfakcję każdemu muzykowi. Za te zajęcia, które miały miejsce właśnie od kwietnia aż do czerwca, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę zainspirowałem i zainteresowałem tym instrumentem. Bardzo ciekawym skądinąd. Życzę wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji, no i przede wszystkim zasłużonego odpoczynku. Dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym roku.